Palacy Wersal. Bardzo serdecznie witamy Państwa na spotkaniu, na którym będziemy kłaść na kozetce Royalsów. Powodem jest oczywiście to, że zaledwie 2 dni temu odbyła się koronacja Karola III. Pewnie jeszcze nie wyczyszczono tej pięknej złotej karoty. Karety czy karocy? Karety. Karety. A my będziemy się zastanawiać, na czym polega fenomen popularności rodziny królewskiej. Dlaczego miliony ludzi na całym świecie z zapartym tchem oglądały przez wiele godzin te strasznie nudne uroczystości. Będziemy się zastanawiać nad relacjami wewnątrz królewskiej rodziny, nad tym, czy one mogą być zdrowe. I drugim powodem tego, że się tutaj spotykamy, jest to, że wydawnictwo Marginesy wydało całą serię książek dotyczących rodziny królewskiej. Te najnowsze to jest Tom Bauer, Zemsta, Korona, fenomen najpotężniejszej monarchii, Violetta Wilkturska, nasza gościni dzisiaj, i ten drugi, Książę Harry. Tych książek jest znacznie więcej, wszystkie je można kupić. Opowiadają o wszystkich członkach rodziny królewskiej, o Dianie, o relacjach między królową Elżbietą a jej siostrą, o Meghan i Harrym. No, można się dowiedzieć wszystkich, czasem sprzecznych ze sobą, szczegółów. Więc witam jeszcze raz, Violetta Wilkturska. Dzień dobry. Ekspertka do spraw brytyjskich, ekspertka do spraw monarchii. I Joanna Heitman, psycholożka. Dzień dobry, witam Państwa. Od razu zdradzę, że zanim się spotkało spotkanie, błyskawicznie złamałyśmy protokół, przeszłyśmy na ty wszystkie i że natychmiast się okazało, że Violetta nie jest absolutnie team Harry i nie może mu wybaczyć tego, co zrobił rodzinie królewskiej. A z jej książki wynika, że bardzo lubi i szanuje rodzinę królewską. I chciałam zapytać, tak, za co? Za co szanuję rodzinę królewską? Ja przede wszystkim podziwiam monarchię brytyjską jako pewien system, który mi się bardzo podoba. Znaczy, on mi się podoba w Wielkiej Brytanii oczywiście, bo tam pasuje, to jest kwestia tradycji. Nie wyobrażam sobie, żeby raptem coś takiego wprowadzono w Polsce, bo to się nie uda. Ale tam to pasuje i uważam, że jest fantastyczne, kiedy jest monarchia konstytucyjna z królem czy królową, która panuje, a nie rządzi, nie wypowiada się w kwestiach politycznych i w związku z tym jest takim obiektem do uwielbiania, szanowania i podziwiania. Królowa, która niedawno odeszła, przez 70 lat służby, bo tak trzeba powiedzieć, służby dla swoich poddanych, robiła wszystko, żeby budować jak najlepszy wizerunek tej właśnie instytucji, czyli monarchii, bo tego między innymi oczekują poddani, no bo tak prawdę powiedziawszy, to Brytyjczycy to są poddani jej, czy teraz jego królewskiej mości, oczekują, że monarchia będzie pewnym wzorem, pewnym drogowskazem, sposobem, do którego, znaczy takim wzorem, do którego można się odnieść, moralności, etyki, sposobu życia, rodziny, wzoru rodziny i tak dalej. Oczywiście wiemy, że dzięki dzieciom królowej te wymogi nie są spełniane. Ale mimo wszystko jednak to jest taki system, który daje Brytyjczykom poczucie stabilizacji, kontynuacji. To jest bardzo ważne, kiedy oni patrząc na tych swoich royalsów widzą setki, właśnie 1000 lat historii swojego kraju. Widzą tych poszczególnych władców, bo taki król to jest taki pomost między dzisiejszymi czasy a historią.
I to jest też coś, czego nie można zlekceważyć. To jest bardzo ważne. Poczucie stabilizacji, bo politycy przychodzą i odchodzą, mamy różne rządy, różne partie, pojawiają się nowe, różne konflikty między politykami, oni się kłócą, robią różne rzeczy dobre, złe, podobają nam się i nie, a monarcha jest ponad tym. I właśnie przez to, że się nie ujawnia ze swoimi poglądami, no może być właśnie takim ojcem narodu. Kiedyś mieliśmy matkę, czy później babcię narodu, teraz jest ojciec narodu, Karol. I no, to jest jedna rzecz. Bardzo ważny w przypadku monarchii brytyjskiej jest to zamiłowanie do tego, co powiedziałeś, że taka nudna ceremonia. I ja się oczywiście nie zgadzam, ja byłam zachwycona. Chociaż dużo bardziej jestem zachwycona oglądając ceremonię z Elżbiety II, ona była jeszcze większym przepychem, ale to wynika też z tego, że ja w ogóle kocham historię i patrząc na to, to ja widzę żywą lekcję historii. Jedynie tylko tam ją można obejrzeć, już nigdzie indziej. I słuchajcie, te ceremoniały, te tradycje, takie skostniałe, czasem śmieszne, panowie w tych pończoszkach białych, w tych bryczesikach, ci heraldowie, którzy mają stroje, które mają 200 lat. Jak nie wiem, państwo widzieliście te karety i ci stangreci, którzy jechali, lokaje, oni są w strojach, które mają 200 lat. Te stroje to się po prostu tylko chucha, dmucha i przyjmuje do pracy ludzi, którzy się mieszczą w te stroje, bo 200 lat temu ludzie byli mniejsi niż my jesteśmy dzisiaj. Więc nie to, że jakieś na przykład tutaj ktoś jest szykanowany z powodu swojej tuszy, tylko po prostu musi się zmieścić w mundurek, którego wartość jest kilkadziesiąt tysięcy funtów. No i niestety nikt nowego nie uszyje, bo tamte są dobre i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest niezwykła siła tej monarchii, a dowodem jest na to, że tu siedzimy, że rozmawiamy, tak, że cały świat oglądał koronację, a przecież są inne monarchie w Europie, są monarchie w Szwecji, w Norwegii. One się zmodernizowały, zrobiły się dużo bliższe ludziom i przez to, że się zmodernizowały, to się przestały ludziom podobać, czy przestały być interesujące. Zrobiły się po prostu zwykłe. No właśnie, dobrze, że wywołałaś temat oglądania przez cały świat. Rzeczywiście świat siedział przed telewizorami i oglądał i uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety i teraz zaprzysiężenie króla, czy jakkolwiek koronację króla. Koronację króla. Dlaczego ludzie chcą oglądać takie rytuały sprzed 200 lat, stangretów wciśniętych w kostiumy sprzed 200 lat, ludzi odtwarzających stare, nieistniejące we współczesnym świecie ceremoniały? Słuchajcie państwo, oczywiście pewnie, może nie tutaj, ale generalnie jakoś tam jesteśmy, nie wiem, może nawet podzieleni, że jedni uważają właśnie, że to jest skostniałe i w ogóle to trzeba jakoś tak już to rozgonić towarzystwo, inni mówią, że właśnie to jest najważniejsze, że przecież to jest utrzymanie jakiejś stałości. Ja trochę jako i psycholog, i socjolog będę tak za, a nawet przeciw. W takim znaczeniu, że to wszystko jest prawdziwe. To znaczy, jak mówiłaś bardzo fajnie o tym, że przyjmuje się osoby właśnie, żeby się zmieściły w te trzymaławe, czy tam już zupełnie jakoś niepasujące do nawet no, fizycznych postur ludzi współczesnych, stroje sprzed 200 lat, to jest takie symboliczne trochę, prawda? Właśnie, że to jest coś, co już nie mieści w sobie współczesnego świata, ale jednak my to dbamy, wietrzymy, czyścimy i próbujemy tam tych ludzi upchnąć, prawda, w te role, które no właśnie są nie z tego naszego świata. Ale teraz, czy to oznacza, że w związku z tym, że to jest jakaś tu anachroniczna sprawa, trzeba się tego pozbyć? Ja bym powiedziała, no, że właściwie z powodów takich trochę terapeutycznych to nie. Dlatego, że ta rodzina, ta historia pomieszcza, to okropny żargon psychoterapeutyczny, ale mieści w sobie fantazje ludzkie, niezwykle ważne,
Tak, to jest w ogóle uniwersalne, a jeszcze dla społeczeństwa brytyjskiego to jest rzeczywiście, ja tu absolutnie nie jestem żadnym znawcą, ale tam jest ta potrzeba ciągłości. Zmiana zmianą, prawda, ale to jest trochę, jak to nazwam, taki syndrom Galapagos, nie? Mgła nad kanałem, kontynent odcięty, prawda? To jest ważne. I oczywiście dowcipów jest mnóstwo, ale mnie się przypomina taki właśnie jeden, że co jest szczytem buntu w Wielkiej Brytanii, prawda? Would you like a cup of tea? No. Prawda? To już jest wielkie sprzeciwienie się. Oczywiście to jest wszystko trochę stereotypowe, trochę dowcipne. Natomiast rzeczywiście, dla nas wszystkich, myślę, niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek, te opowieści o królu, królowych, książątkach, księżniczkach, one po prostu, to są fantazje nasze, które... No my przeżywamy, no trochę tak jak dziecko przeżywa bajki, to są takie trochę bajki dla dorosłych. I my tego też po prostu potrzebujemy. To jest opowieść o miłości, o cierpieniu, o sprawiedliwości, o wielkości, o odwadze, o wielu różnych rzeczach. Oczywiście nijak to się ma do takiej rzeczywistości, gdybyśmy chcieli wziąć wszystko tak bardzo po ludzku. No ale właśnie jak powiedziałaś, jak sprowadzimy to do wymiaru ludzkiego, to co z naszymi fantazjami? No. No tak, ale słuchajcie, to jest tak, że Brytyjczycy, bo my sobie możemy tutaj mówić z naszej polskiej perspektywy, ludzi, którzy zawsze wolność była dla nas najważniejszą wartością i tak dalej, wszystkim mieliśmy inną historię, tak? Brytyjczycy, słuchajcie, przyzwyczajeni są, my mówimy Brytyjczycy, ale tak ja tak często mam z tyle głowy Anglicy, jako panowie świata, którzy podbili kawał świata, stworzyli ogromne imperium i no, dla nich ta monarchia jest wciąż taką pozostałością. Wielu Anglików do dziś nie może się pogodzić z tym, że tego imperium już nie ma. Jak oni patrzą na tego króla, to oni widzą, ach, jacy byliśmy wspaniali, nasi dziadowie, prawda, podbijali, robili wiele złych rzeczy, ale o tym nie mówimy, że kradli czy nie kradli. Na przykład dyskusje, czy powinno się zwrócić rozmaite przedmioty z brytyjskiego muzeum, ukradzione po prostu, no wywiezione, no ukradzione w czasie kolonializmu, czy na przykład kosztowności zawarte w tych przepięknych, te precjoza z koron królewskich. Ktoś powiedział wczoraj, one były darem dla królowej Wiktorii. Ja mówię, no tak, a czy można było, znalawszy taki kohinor, nie dać królowej, która była cesarzową Indii? No co mogli zrobić? Płakali i mówili, proszę, no, znaleźliście. Co można było zrobić, tak? W związku z tym to tak jest i w tej mentalności brytyjskiej jest wciąż to takie wspomnienie tej wielkości dawnych czasów, dawno minionych, ale pewnie tego nie czują ludzie, którzy na przykład przyjechali z innych krajów, ludzie, którzy pochodzą z rodzin już imigranckich, którzy mają jakieś już inne doświadczenia, ale jakby wziąć takich klasycznych Anglików, proszę Państwa, naprawdę to oni często jeszcze właśnie wspominają i stąd jest taki, no ta tęsknota za tym imperium. A monarchia, no to jest takie, jakby no to wyraża to właśnie. Że jakoś nie wszystko jeszcze stracone. Jeszcze nie wszystko stracone, bo jeszcze jest król. To pogadajmy w tej chwili o różnych postaciach tego dworu, o tym, jak one się czują na tym dworze, jakie role pełnią, jak zostały skrzywdzone. Taka rzecz, która mnie szalenie poruszyła w opowieści tej drugiej, księcia Harry'ego, która ma angielski tytuł Spare, czyli nawet nie ten drugi, tylko taki zapasowy. I jest opowieścią o chłopaku, który... Opowieść zaczyna się w momencie, kiedy księżna Diana ginie w wypadku samochodowym w Paryżu. I zaczyna się od absolutnie straszliwej sceny. Mianowicie do Harry'ego, który już leży w swoim łóżku i jest małym chłopakiem, przychodzi jego tata i mówi mu, mama miała wypadek. Na to Harry pyta,
ale wszystko jest w porządku. Nie, nie bardzo. Harry znowu pyta, ale będzie dobrze. Obawiam się, że nie. I w końcu książę Karol, wtedy jeszcze książę Karol, mówi, że mama nie żyje i nie udało się jej uratować, była w szpitalu, po czym lekko dotyka dzieciaka w kolanko i wychodzi z jego pokoju. I Harry zostaje z tym, co usłyszał, zupełnie sam, na kilkanaście godzin. Nie przychodzi do niego nikt. Przez następne lata nikt nie pomyśli o tym, że on żyje w traumie. Nikt z nim o tym nie rozmawia. Nikt. Tak przynajmniej wynika z tej opowieści. I myślę sobie, że przez ostatnie lata dowiedzieliśmy się mnóstwa takich historii o rodzinie królewskiej. O jej nieczułości, o nieczułości królowej w momencie, kiedy zginęła Diana i poddani domagali się, żeby ją jakoś uczcić. O tym, że rodzina królewska w ogóle się nie dotyka, nie przytula, nie okazuje sobie żadnych czułych gestów. I ja chciałabym zapytać ciebie, Joanno, czy to jest w ogóle możliwe, żeby osoby wychowane w takich warunkach, w zamkach, w pałacach, nie pracujące, nie mające kontaktu z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, żeby one mogły wyrosnąć na szczęśliwych, spełnionych i spokojnych ludzi. A czy ja mogę nie tyle się wkręcić, ale byłabym, czy zgodziłabyś się, żeby najpierw Violetta się do tego ustosunkowała? O której od wiemy, tej, że nie lubi Harry'ego. Wiecie, od że ja tej, jestem nieobiektywna. Absolutnie, nie. Chodzi mi właśnie o to pytanie, wiesz, czy to jest coś niezwykłego z twojego punktu widzenia jako znawcy tejże właśnie monarchii i to właśnie dla mnie to jest, a ja już zaraz powiem. Dla mnie to jest nienormalne, bo ja jako matka dwóch synów, z których jeden ma 26 lat, a drugi 32, przytulam ich notorycznie, chociaż mają prawie 2 metry i ściskam ich i całuję i ciągnę za brodę i nie wyobrażam sobie, że można jakby żyć bez takiego przytulania. Ja się przytulam do męża, do taty mojego staruszka, do moich dzieci, do psa, kota i w ogóle do taka jestem. Więc dla mnie to jest szokujące, ale słuchajcie, no takie ludzie są różni. Ludzie wychowują swoje dzieci często tak, jak sami byli, tak wychowywani, bo inaczej nie potrafią. Elżbieta, królowa Elżbieta, była wychowywana w taki sposób, pewnie z miłością, ona nie czuła się niekochana, ale miała wokół siebie nianie, opiekunki. Oczywiście miała rodziców, którzy byli bardzo zapracowani. Jeszcze żył król, jej ukochany dziadek, którego była wspaniałą, kochaną wnuczką, więc też no, miała jakieś tam, pewnie dziadek ją tam czy brał na kolana, czy coś. Natomiast kiedyś po prostu dzieci nie przytulano. Dzieci mieszkały w oddzielnych pokojach, jadały przy oddzielnych stołach, były inaczej wychowywane, tak? I ja myślę, że to jest oczywiście bardzo, bardzo przykre, bo to wynikało, tak się to działo nie tylko w rodzinie królewskiej, ale w ogóle w rodzinach arystokratycznych. No, w domu, w którym nie ma tam 100 pokoi, tak? Nie da się czegoś takiego przeprowadzić. W związku z tym w normalnych, w cudzysłowie, rodzinach, no, dzieci jedzą razem z rodzicami, bo mają jeden pokój na przykład służący temu celowi, tak? Ale tak, to prawda, że takich uczuć, okazywania sobie uczuć w rodzinie królewskiej nigdy specjalnie nie było. Na pewno osobą, która starała się to przełamywać, była Diana, chociaż ona też była wychowywana bez takiej miłości. Ona też była wychowywana, słuchajcie, Diana to była dziewczyna z bardzo arystokratycznego rodu, gdzie również ojciec siedział jako lord hrabia, siedział przy stole takim długim, prawda, a jego dzieci jadały ze swoją opiekunką w pokoju dziecięcym, a matki nie było już, bo się po prostu rozwiodła z ojcem i wyprowadziła. Więc to jest niesamowite, że Diana mimo takich swoich przeżyć dzieciństwa miała tę potrzebę i próbowała tych swoich chłopaków no właśnie otaczać czułością.
No właśnie. I teraz ja jeszcze trochę to pogłębię, prawda? Bo to, co mówisz, dzisiaj się wydaje dla nas tutaj żyjących, jak żyjemy i w tej kulturze początku XXI wieku szokujące. Natomiast no jakby to, nie wiem, przeczytać wstecz lat temu, nie wiem, nawet 50, no to by było, aha, no królowa Bona nie żyje, chcesz, prawda? Tak? No ależ mi niespodzianka. Więc mało tego, jeszcze dodajmy właśnie znowu kulturę brytyjską. Ja pamiętam, to było takie dla mnie też jako studentki dość szokujące, bo jakieś badania dotyczyły właśnie, to się nazywa proksemika, czy jak ludzie są daleko od siebie, żeby się czuć komfortowo. Tak. I właśnie od kultur jakichś tam południowo-włoskich różnych, gdzie w ogóle wszyscy, i liczono jak się często ludzie w kontakcie typu w kawiarni, tak, dotykają. Tak, nie erotycznie, nie seksualnie, tylko po prostu kontakt fizyczny. Uściski, przytulanie, poklepywanie, dotykanie. Jak liczono w Wielkiej Brytanii, to było zero. Przyjaciele sobie siedzieli, prawda? Już się dzisiaj na pewno to zmieniło, ale to było normalne, w ogóle inny dystans. Powiedzieć a propos tego, ja pamiętam 89 rok, kiedy pierwszy raz byłam w Anglii i byłam zdziwiona, że ludzie stojąc na przystanku autobusowym stoją w odległości metra od siebie w kolejce. A nie było pandemii, no właśnie. Nie, tak stali. No. I czekali spokojnie sobie na autobus. I dla mnie to było zdziwienie, ale to jest właśnie tak, jak mówisz. A w Indiach ci, prawda, siądą prawie na kolanach i też będzie normalne. Natomiast to oczywiście nie jest tylko o tym, bo teraz mówimy o relacjach rodzicielskich i o sytuacji traumatycznej, szczególnej, kryzysowej, strasznej, prawda? Ale i tutaj nakładają się różne rzeczy, elementy osobowościowe też. Karol jest szczególną osobą, tak mówię bez tytułów, może żeby go uczłowieczyć właśnie, o szczególnym też osobowości i o takiej ogromnej trudności poradzenia sobie właściwie z własnymi emocjami, o jakimś takim dużym kłopocie, jeśli chodzi o empatię i to nie rozumianą jako czułostkowość, jakoś takie miękkie podejście, tylko takie rozumienie, co się robi z emocjami innych. Tak? To nawet i myślę, że na tej ceremonii jakoś było widoczne. Tam są różne takie dyskomforty, u niego trudności. Więc on sam po prostu prawdopodobnie też nie umiał, tak? No, nie było na to żadnej procedury, prawda? Nie było protokołu, a on to go przerosło w jakimś sensie, ale na pewno pozostawiło to u tego dziecka w zupełnie innej strukturze osobowościowej. Znaczy, ja bym tylko mam problem z zaakceptowaniem, że oni tego nie umieli, nie wiedzieli, takie zwyczaje, bo nie czuli, ale tak zamożna, tak wykształcona rodzina żyjąca we współczesnym świecie musi wiedzieć o istnieniu terapeutów, musi wiedzieć o rodzina wykształcona, to jest cały problem. To jest rodzina zamożna, ale nie wykształcona. No dobrze, to wykształceni są książęta, inaczej, bo oni skończyli, przynajmniej jeden skończył uniwersytet i to bardzo dobry William, St. Andrews. To kolejne pytanie do Joanny, bo już na tej kozetce leżymy. Dlaczego ta Jana nie mogła wytrzymać w tej rodzinie? Dlaczego musiała uciec? Dlaczego najpierw wdawała się w romanse, a potem ostatecznie powiedziała, że w tym małżeństwie jest nas troje i troszkę to za dużo i uciekła z rodziny. Mogła być królową ludzkich serc do końca życia, postanowiła odejść. No, nie chcę nic mówić, ale dalej jakiś ranking popularności ustawia jej postać, jeśli chodzi o rodzinę królewską, bardzo cały czas wysoko, więc jakoś została na tą królową serc. Słuchajcie, na ten temat napisano mnóstwo książek, więc po prostu nie śmiem w ogóle jakoś szeroko i składnie i szczegółowo odpowiadać na to pytanie. Natomiast z takiego mojego bardzo, no takiego właśnie psychologicznego oglądu, znowu, no ja z pewnym swoim takim zawodowym może skrzywieniem powiem, częściowo to była jej osobowość, szczególna wrażliwość. Ona cierpiała zresztą na przeróżne takie nerwicowe objawy, no to jest zresztą wiadome, kliniczne i bulimie, i depresje, i lęki, stany lękowe. To są przykre rzeczy,
które nie dawały jej takiej możliwości, żeby ogromnie się dystansować do tego, co się w tej rodzinie dzieje. Do tego, że no była zdradzana w końcu w pewnym momencie i to było już w pewnym momencie bardzo jawne, że nie była przyjęta przez tego swojego małżonka, mimo jej różnych starań i jakiejś nadziei, że to się ułoży. To się nie ułożyło. To było przykre. To było tak na co dzień, myślę, dla tej kobiety po prostu przykre i trudne. I w pewnym momencie, ja myślę, że i tak zrobiła najlepiej, co mogła, bo ona pełniła swoje, mam wrażenie, to ty potwierdzisz, zaprzeczysz, obowiązki najlepiej jak potrafiła, zresztą chyba tym też zyskując sobie ogromną właśnie sympatię społeczną, ale to było chyba wszystko, co mogła w tej sytuacji zrobić, z pewną gracją jeszcze i klasą. Słuchajcie, Diana była zakochana w księciu Karolu, jak młode dziewczyny sobie wieszała jego zdjęcia w pokoju, jak to dzisiaj młode dziewczyny, jakieś tam gwiazdy rocka. Aż mnie korci, żeby zapytać, co jej się tak podoba. Nie wiem, nie wiem, uszy może, nieważne, w każdym razie... Kiedy się okazało, on się spotykał z jej starszą siostrą. Oni byli w podobnych środowiskach się obracali. Ja przypominam, to naprawdę arystokracja, nie byle jaka ci Spencerowie. Ich dobra przylegają do dóbr królewskich. W związku z tym to było jakieś tam wspólne towarzystwo. I Diana spotkała Karola, kiedy on przeżywał niedawny zamach i pogrzeb na swojego mentora, stryja Lorda Montbatena, to był 79 rok. I ona podobno usiadła przy nim i tak po prostu zaczęła z nim rozmawiać od serca, że jest jej szkoda, że on taki smutny, że on tak... I jego to ujęło, że jakaś osoba zainteresowała się tym, co on czuje, bo on rzeczywiście był zdruzgotany śmiercią tego swojego ciotecznego dziadka, którego bardzo kochał i który był dla niego bardzo ważną osobą. I właściwie od razu oczywiście podchwycono. No jak tu, Karol, następca tronu, jakaś dziewczyna, a kto to? Aha, Diana Spencer. Więc zaczęto ich bardzo szybko swatać, ponieważ jego swatano, bo on już miał swoje lata, 30 skończył, więc pytano się, z kim on się wreszcie ożeni. A Diana wydawała się idealną kandydatką według ówczesnych, że tak powiem, wzorców i potrzeb jako kandydatka na przyszłą królową. Nie miała ze sobą przeszłości tak zwanej, czyli nie łączono ją z żadnym mężczyzną. Była dziewczyną młodą, zdrową i tak dalej. Wydawało się, że super. Słuchajcie, oni się przed ślubem spotkali tylko kilkanaście razy, więc jak można zawrzeć małżeństwo szczęśliwe? Ona bardziej miała o nim takie wyobrażenie, ojej, mój książę z bajki w ogóle zwrócił na mnie uwagę, ten z tego plakatu. No to jak się nie zakochać i jak nie chcieć wyjść za takiego księcia z bajki? Nawet jeśli tu się okazuje, że bajki to tak w tym za dużo nie ma, bo jednak ten książę jest trochę inny niż by się wydawało, tak? A później się zaczęła napędzać cała, słuchajcie, machina. Paparazzi chodzący za nią, książę Filip nalegający na syna, słuchaj, weź zdecyduj się w prawo, w lewo, bo tak nie może być. I w końcu ich tak zrobiono, zeswatano, że w końcu oni się pobrali, tak? W pewnym momencie podobno Karol zdawał sobie sprawę, że on się pakuje w coś, co nie ma szans, a ojciec powiedział, słuchaj, zobacz, tam spójrz przez okno, zobacz te tłumy, zobacz, we wszystkich sklepach są już kubki z waszymi zdjęciami. To po prostu już poszło za daleko, i tak wyszło, bo rzeczywiście prawdopodobnie oni nigdy nie powinni byli się pobrać i taka jest prawda. Zanim zadam kolejne pytanie, to chciałabym tylko przypomnieć, żeby Państwo szykowali swoje własne pytania, będzie czas. I przypomnieć jeszcze, że pytania mogą zadawać ci, którzy oglądają transmisję z Big Book Cafe. Także zapraszam i czekamy na te pytania. A moje kolejne do Was jest takie, dlaczego w takim razie, co sprawiło, że Kate, dziewczyna z zamożnej, ale jednak zupełnie nie arystokratycznej rodziny, radzi sobie całkiem nieźle.
Jeżeli to jest do mnie, znaczy jeżeli ja mogę odpowiedzieć, to ja uważam tak. Ona jest przede wszystkim brytyjska, angielska od czubka głowy po czubki palców. Jest to dziewczyna, która wychowana jest w tym kraju, w tej tradycji, w szkole, zawsze była królowa, były jakieś tam akademie, ta królowa, monarchia, ona w tym wzrastała. Dla niej to, w przeciwieństwie do Meghan, tak, to była codzienność. Ale co więcej, to jest dziewczyna, która miała czas poznać Williama. Oni się ze sobą chodzili, spotykali kilka lat, chyba z 8 czy jakoś tak, tam w pewnym momencie się rozstali. Więc oni byli już pod 30, kiedy brali ślub. To byli ludzie dojrzali, ale też ludzie, którzy przez jakiś czas ze sobą mieszkali, znaczy mieszkali w takiej większej grupie z kolegami, więc ona miała okazję, może nie tyle ona miała okazję poznać Williama, znaczy też, ale też William miał okazję zobaczyć normalne życie i wyjść z tej bańki, w której no w pewnym sensie w takiej bańce cały czas siedzi Karol, tak, któremu trzeba codziennie prasować sznurowadła i który w podróż nawet zagraniczną jedzie z własną deską klozetową. Więc William wyszedł z tej bańki. W dużej mierze dzięki Dianie, która tym swoim synom mówiła, słuchajcie, no normalne życie wygląda trochę inaczej i musicie o tym wiedzieć. Ale też właśnie dzięki temu, że wyjechał na studia, że jako pierwszy funkcjonował normalnie na studiach, bo Karol nie funkcjonował normalnie. Nie jest tajemnicą, że Karol miał swojego ochroniarza, że studenci mu dokuczali, że nie chcieli się za bardzo z nim kumplować na początku, a kiedy był chłopcem w szkole, to w ogóle był wyszydzany, popychany i tak dalej. Więc no, William troszeczkę spróbował tego innego, normalnego życia i myślę, że dzięki temu mieli czas się z tą Kate, że tak powiem, namówić, czy rzeczywiście i czy ona idzie w te klimaty, czy ona się zgadza, czy ona wie. Dla mnie ona jest fantastyczną osobą, dlatego że naprawdę, wiecie, no, wejście do rodziny królewskiej to, no, to jest jednak, to jest pewna firma, to jest pewien układ, tak? Ja wiem, że może się to komuś nie podobać, co powiem teraz, ale ja powiem tak. Król czy królowa to jest jak prezes. I prezes mówi tak, no dobrze, no to w takim razie my tutaj panią do działu logistyki zatrudnimy. No tak, a w kontekście Meghan oczywiście to mówię. A ona mówi tak, nie, absolutnie nie, albo dobrze, do logistyki, a za jakiś czas mówi, nie, ja to jednak do reklamy, a najchętniej to ja bym była rzecznikiem prasowym. Prezes mówi, nie, umówiliśmy się na logistykę, a to w takim razie to ja dziękuję, to ja rezygnuję, ale konto pozostaje bez zmian. Numer konta bez zmian. Słuchajcie, no tak nie można. Tak? Przypominam, że Violetta jest absolutnie nie Team Harry. Nie Team Harry, nie. Słuchajcie, ja naprawdę ja jestem osobą taką dość zasadniczą. Tak. I ja po prostu uważam, że jeżeli człowiek się decyduje na związek z kimś takim jak członek rodziny królewskiej, to powinien wiedzieć jedną rzecz, że monarchia, jak powiedział jeden, bardzo ciekawe zdanie, jeden z komentatorów brytyjskich, monarchia nie jest po to, żeby haremu, Williamowi, czy Meghan, czy komukolwiek było dobrze, tylko oni po to korzystają z rozmaitych przywilejów, żeby pomagać innym ludziom, czyli oni mają być w cieniu. Oni mają promować innych, pomagać, czyli jakby jeżeli ja coś mogę, bo mam coś więcej, jestem rozpoznawalna i tak dalej, to ja swoją te możliwości wykorzystuję, żeby pomagać innym. A nie po to, żeby jeszcze jaśniej błyszczeć i żeby wszyscy patrzyli, jaka ja jestem piękna, wspaniała i tak dalej. Na tym polega praca, bo my się czasami podśmiewamy, mówimy, jaką oni wykonują pracę. Słuchajcie, no ileś lat temu jeszcze książę Wali, Karol, pojechał do Stanów Zjednoczonych i w ramach swojej podróży miał zebrać pieniądze na jakąś tam organizację charytatywną walczącą z rakiem. Słuchajcie, kolacja z udziałem księcia Wali kosztowała jakieś bajońskie tysiące w ogóle dolarów. Oczywiście było więcej chętnych niż miejsc. Nie dlatego, że wszyscy ci Amerykanie mieli tak szerokie serca, że im było żal tych ludzi chorych, ale na przykład dlatego, że chcieli
po prostu móc się pochwalić, zjadłem kolację z księciem Walii. Ale nieważne, jakie mieli przesłanki, zebrano dużą kwotę. Otóż to, co potrafią osiągnąć właśnie w takiej działalności charytatywnej członkowie rodziny królewskiej, to żaden celebryta, żeby nie wiem co, już kończę, tylko jeszcze rzecz powiem. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś powiedział Robin Williams, ten znany przecież piosenkarz, wielki celebryta, wielka sława. Przywitał się z królową, bo tam królowej przedstawiano, to był chyba, nie wiem, chyba diamentowy jubileusz. I on później odchodzi i mówi tak, chyba mnie nie rozpoznała. Powiedziała, a pan jest tym znanym komikiem. I wiecie, to jest niesamowite, kiedy taki wielki celebryta, po prostu okazuje się, że ktoś może go nie rozpoznać, tak? Że są inni celebryci, którzy potrafią dużo więcej osiągnąć. No i tak, nie wiem, co teraz miałam powiedzieć, bo tak, się zakręciłam. Ale coś w tym jest, że właśnie, że Kate się mieści w te ubranko, prawda? Ona się po prostu mieści w to ubranko, to w ogóle nie w sensie dosłownym, tylko symbolicznym właśnie, tak? Ona wie, że jest pewnego rodzaju, no właśnie, jest w robocie od rana do zaśnięcia i to ona tak się jest, nigdy, zwróćcie uwagę, nie ubiera sexy, bo sexy to jest słowo klucz, jeśli chodzi o strój kobiet w rodzinie królewskiej. One mają być wytworne, eleganckie, z klasą, ale one nie mają skupiać na sobie uwagi na zasadzie ojej, ale ma nogi, prawda, albo jakieś inne walory. Nie. Dlatego i makijaż jest bardzo stonowany, i fryzury, jakieś tam, no nie ma jakichś farbowań włosów ekstrawaganckich. Właśnie po to, żeby jakby swoją osobą. Rola jest pierwsza, osoba jest z tyłu. Tak, ja jestem. I nie każdy może tak żyć. Ja muszę wyglądać przyzwoicie, godnie, prawda, ale tak nawet jak się patrzy na tą Kate, ona ma znakomitą sylwetkę. Czasami mówią, że ona tak babciny sposób się ubiera. No ona się ubiera po prostu brytyjsku. Taki bardzo klasyczny, tak? No nie sexy, tylko tak jak mówię. No ale czy to znaczy, że właśnie z tego powodu, że była zbyt sexy, zbyt samodzielna, zbyt myśląca o sobie i własnej karierze i o własnym życiu, czy dlatego Meghan nie mogła pozostać w tej rodzinie, nie mogła się spełnić? Przecież z nią też wiązano ogromne nadzieje. Ona też początkowo, kiedy przyjechała ze Stanów do Wielkiej Brytanii, ona była nadzieją na nową królową serc. Nie, bez przesady. Znaczy ona miała taką nadzieję, bo to jest dziewczyna, która ma ego naprawdę większe niż nie jeden kulturysta, bicepsy czy tam nie wiem cokolwiek. Słuchajcie, ja powiem tak. Ja tą książeczkę sobie przeczytałam jadąc do Słupska do fryzjera. Ja od razu powiem, że miałam wrażenie, że Tom Bauer jest uprzedzony do Meghan. Słuchajcie, a ja powiem tak. Ja uważam, że to jest świetna książka, dlatego że nie, kochana, chodzi o coś innego. Jeżeli człowiek, ja jako naukowiec powiem tak, jeżeli człowiek się powołuje na konkretne listy, rozmowy, maile, daty, osoby i tak dalej, to jest naprawdę wiarygodne. I z tego niestety, i zresztą to nie jest jedyna rzecz, z której ja korzystam, ale ta książka naprawdę pokazuje, bo to są no dowody konkretne, bo to nie jest kwestia oceny, że ktoś mi się nie podoba, więc ja piszę o nim jakieś niepochlebne rzeczy. W tej książce widać, że niestety Meghan to jest taka osoba, która bardzo, bardzo chciała zajść wysoko, no a złapać takiego księcia jak Harry to jest rzeczywiście duża rzecz, bo się wchodzi do bardzo wysokiej klasy. I jeżeli ja mam coś do niej i jakie pretensje do niej, to jest to, że właśnie ona nie chciała, bo to widać, to ona nigdy nie starała się zrozumieć, czym jest brytyjska rodzina królewska, w ogóle na czym polega Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. Ona próbowała robić siebie wielką filantropkę i tak dalej. Na przykład przychodziła, słuchajcie, na spotkanie z jakimiś ludźmi, którzy mają kłopoty finansowe, w t-shircie za 1500 funtów, tak? No, przepraszam, słuchajcie, ja nikomu nie wyliczam, niech sobie każdy nosi, jak go stać, co chce. Ale wydaje mi się, że jednak, jeżeli ktoś stara się być,
postrzegany jako filantrop. Jeżeli ktoś mówi, że na świecie jest bieda, zróbmy z tym coś i tak dalej, i przychodzi w t-shircie za 1500 funtów, to mnie się wydaje, że jest w tym jednak pewna sprzeczność i coś mi tu zgrzyta. A ja bym chciała zapytać, bo może, może Meghan, która weszła do tej rodziny, posiedziała w niej trochę, zobaczyła jaka jest, nie chcę użyć słowa patologiczna, ale coś bliskiego, Joanno, podrzucisz mi? Jaka jest? Wiesz, no, trochę nie podrzucę, bo taka opowieść o tym, że ona nie wiedziała, no po prostu jest no, opowieścią nawet nie dla dzieci, no bo to trudno jest w ogóle przyjąć dorosłemu człowiekowi, że ona nie wiedziała i nagle patrzy, o mój Boże, no prawda, co tu się dzieje, to straszne. Przecież to jest niepoważne, tak? Ja nie mam bladego pojęcia, jakie były prawdziwe intencje tej osoby, nie siedzę jej w głowie, nie mam żadnych uprawnień, żeby się na ten temat wypowiadać, aczkolwiek jako obserwator taki z boku sobie myślę, że on jakoś tam od początku miała chyba inny pomysł na to wszystko, który zresztą bardzo konsekwentnie realizuje. No i tyle. No i ta opowieść, ta fantazja właśnie o królowej, królu, książątkach i księżniczkach ma też jakąś swoją czarną owcę i ona właśnie taką zasiedliła rolę i nam się to wszystkim bardzo podoba. No. No mnie się nie podoba, słuchajcie. Znaczy mnie się nie podoba chociażby z takiego powodu, słuchajcie, że jako matka dwóch synów nie mogę sobie wyobrazić, że zjawiłaby się jakaś kobieta, która by spowodowała, że moi synowie przestaliby ze sobą rozmawiać. Znaczy ja myślę... A matka w tobie. Nie, ja się w ogóle nie... Znaczy ja się nie wtrącam w te sprawy. Ale uważam, ja powiedziałam, dla mnie rodzina jest świętością. Uważam, że jest to bardzo ważna rzecz. I uważam, że jeżeli człowiek przychodzi do rodziny, wszystko jedno, mężczyzna, kobieta, ktoś wchodzi do nowej rodziny. I jeżeli powoduje, że w tej rodzinie następuje rozłam, to znaczy, że jest czymś bardzo złym dla tej rodziny, tak? No, mnie się zdarzyło na przykład pogodzić ojca z synem i myślę sobie, mam takie przekonanie, że zrobiłam coś ważnego i dobrego i myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, taka zupełnie po ludzku, że ona po prostu, jakby pomijając, że to jest rodzina taka, a nie inna, że ona doprowadziła tam do sytuacji, w której jej mąż nie rozmawia ze swoim bratem, z którym po śmierci matki byli bardzo ze sobą zżyci. Właśnie dlatego, że ta śmierć Diany ich do siebie zbliżyła dodatkowo, bo tylko Harry wiedział, co czuje William i tylko William wiedział, co czuje Harry. To, jeśli można, ja się wtrącę, bo w relacji księcia Harry'ego wygląda to trochę inaczej. On opowiada, kiedy został wysłany do szkoły z internatem, w której już był William. William na samym początku powiedział mu: nie przyznawaj się do mnie, nie mów do mnie, ja mam swoje życie, nie chcę, żeby nas tutaj łączono. I ten dzieciak przez wiele... On nie mógł zrozumieć, kochał brata nad życie i nie mógł zrozumieć, co się dzieje, szanował to, no bo jak brat ci mówi, nie zbliżaj się do mnie, dzieciaku, prawda, bo ja tutaj mam swoje życie, on to robi. Pierwszą poważną rozmowę o tym, co się wydarzyło ich matce, odbyli, kiedy obaj byli już dorosłymi mężczyznami, więc znowu pytanie, czy to na pewno była Meghan, czy może jednak relacje w tej rodzinie są naprawdę chłodne i nie ma tam bliskości, nie ma tam szczerości, nie ma tam przestrzeni na to, żeby być kochającą się, ciepłą, pełną dobrych emocji rodziną. Ja mam pytanie. Ja tylko słowo znowu. No ja oczywiście trochę tak wsadzam kij w mrowisko, słuchajcie, no ale to tak wygląda, jakbyśmy mieli same te kochające, otwarte, o szczerej komunikacji rodziny i tą rodzinę królewską. No taka naprawdę, no mój ty Boże, nie? No też chciałabym zauważyć z pozycji tego, czym się zajmuję, że tak nie jest, więc akurat to jest bardzo trudne zadanie, układać sobie te relacje, które są najtrudniejsze, czyli właśnie w rodzinie. Tak, rodzina najważniejsza jest naszym źródłem wsparcia, ale zarazem tam jest najtrudniej często właśnie powiedzieć o czymś wprost, otwarcie, jakoś zagospodarować te emocje dorosłych ludzi i tak dalej. Więc teraz tutaj jeszcze te rodzeństwa w ogóle
to jest też osobna trudność, prawda? Młodsze rodzeństwo wobec starszego, różnie to bywa, czasem to jest opiekuńcze, czasem jest właśnie takie odpychające, czasem to starsze rodzeństwo chce mieć święty spokój i tego młodszego jakoś tak nie oglądać, bo się jakoś boi o swoją pozycję. To jest takie czysto psychologiczne. Plus jeszcze ja znowu wrócę do swojej śpiewki, czyli oni są osobowościowo bardzo też inni, prawda? W związku z czym pamiętajmy też, no, że rodziny się nie wybiera i oczywiście oni mają swoje zobowiązania, których może nie dopełnili. To jest inny temat, bardziej dla ciebie, Violetto, ale też no, nie zawsze nasze rodzeństwo, nasi krewni są tymi osobami, z którymi nam jest najbardziej po drodze. Tak, zupełnie. Także tam rzeczywiście mogło być różnie w takim znaczeniu, że ja idę trochę za twoją myślą, że to już było dla nich jakieś trudne i to się nie układało, a w pewnym sensie może rzeczywiście żona księcia Harego no jakoś to, nie powiem brzydko, wykorzystała albo pogłębiła. Wiele razy padło słowo trudno, trudno, trudno i w wielu opowieściach i w wielu tych książkach pojawia się trudność wynikająca z tego, że jest się cały czas pod obstrzałem paparazzi. Mówiła o tym księżna Diana, mówi o tym książę Harry, na którego cały czas polowali i o którym pisali kłamstwa, nazywali go głupkiem albo leniem, albo unikającym poboru do armii i wysłania go na misję. Mm-hmm. Obaj bracia oskarżali prasę bulwarową o śmierć swojej matki. Jak się żyje, kiedy cały czas trzeba się pilnować i kiedy cały czas trzeba myśleć o tym, jak ktoś wykorzysta twój wizerunek i co o tobie napisze i jak często będzie to nieprawda? To oczywiście byłoby znowu banalnie, jak powiedziała, że się żyje trudno, tak? I nie tylko im, tylko w ogóle osobom, które no są publicznymi osobami. Natomiast tu jest, ja miałam taką myśl też, no bo królowa też, Elżbieta sobie też musiała z tym radzić, prawda? A radziła sobie jakoś zupełnie inaczej niż następne pokolenie. Ale sobie pomyślałam też o tym, co ty powiedziałaś, że to było takie pokolenie pierwsze, które tak wyszło z tego klosza, prawda? I teraz to jest takie napięcie i dylemat. Trochę chcę żyć jak ten normalny człowiek, a z drugiej strony nie mam na to żadnych szans. I wtedy się zaczyna dylemat, bo jeżeli właśnie, tak jak królowa, czy nawet Karol, prawda, jesteśmy sobie schowani w swoich komnatach, wychodzimy i tyle, no to się nic takiego nie dzieje. No ktoś coś napisał, w ogóle kogo to interesuje, prawda? Ale jeżeli się próbuje no jednak coś wymyślić tak, żeby to było jakieś normalne życie, wychodzę z tej złotej klatki, no to wtedy się robi prawdziwe psychologiczne napięcie pomiędzy potrzebą tego trochę normalnego życia, a tego, że mówi się nie pozwalamy ci na to. Ja przepraszam, ja nie jestem psychologiem, chociaż psychologię miałam na studiach, zaliczyłam wszystko, co trzeba było. Ale tak sobie myślę, że jest w Harrym jakaś rozbieżność, no bo z jednej strony on narzeka na paparazzi, na wścibstwo i to oczywiście to nie ulega wątpliwości, że ten problem w jego rodzinie jest od zawsze. Ale z drugiej strony on sam daje tym ludziom, którzy kupowali te gazety, te różne szmatławce piszące jakieś głupoty, tym ludziom, którzy płacili za gazety, które to gazety polowały na jego matkę, tak? On tym samym ludziom daje teraz pożywkę w postaci rozmaitych historii. Więc albo ktoś chce swoje życie chronić, mówi, moje życie jest dla mnie wartością, prywatne, tak, moja prywatność, albo nie, albo to sprzedaje i mówi tak, słuchajcie, a William to dostawał więcej kiełbasek. No to tak trochę wygląda. Albo mówi tak, wiecie, a ja to kiedyś sobie odmroziłem co nieco. No albo jedno, albo drugie. Dla mnie ta książka, czy wynurzenia tego człowieka w tej książce zniesmaczają. Dlaczego? Bo ja uważam, że Harry miał fantastyczną możliwość napisania super książki, bardzo ciekawej, która by się świetnie sprzedała, gdyby on w ogóle mógł iść w te tematy wojskowe, w których się znakomicie czuł. On nie był nigdy intelektualistą, z nim mieli problem, on się nie chciał uczyć.
No więc no nie skończył żadno studiów tak i tego, ale był bardzo dobrym żołnierzem. Walczył na pierwszej linii, nie chował się za swoim tam królewskim tytułem. I znakomicie naprawdę był przez to postrzegany. I mógł opowiedzieć wiele bardzo dobrych rzeczy. Stworzył fantastyczną rzecz. To są te Invictus Games, czyli takie igrzyska dla weteranów, którzy wrócili z tych wojen okaleczeni. Gdzie on stworzył coś, co daje ludziom, którzy na wojnie stracili rękę, nogę, nie wiem, w inny sposób stali się inwalidami. I on daje im naprawdę coś niezwykłego. Dlaczego? Przecież naprawdę miał co robić w tej rodzinie. On się z tym dobrze czuł. Natomiast poszedł w jakieś dziwne klimaty, narzekanie, że jest się młodszym synem króla, czy wnukiem, wiecie, są na świecie gorsze nieszczęścia. Nie, ja myślę, ja tak dość rozumiem jego uczucia, bo on nie narzeka, że jest drugim synem, tylko narzeka, że jest traktowany jako zapasowe dziecko. I że zawsze jest gorzej traktowany. Nie, jest gorzej. Ale gdzie on jest gorzej traktowany? Bo kiełbasy dostał mniej. Ja już zadam ostatnie pytanie, a potem przekażę mikrofon państwu. I to moje ostatnie pytanie dotyczy króla Karola III. Czy człowiek, który przez całe życie nie nałożył sobie na szczoteczkę pasty, tylko czeka ta szczoteczka przez lokaja przygotowana, czy on może być dobrym monarchą, czy on może być dobrym, rozumnym władcą? Ja odpowiem uniwersalnie, nie konkretnie tutaj co do osoby jego wysokości, jak to się mówi, tak? Jego królewskiej mości, przepraszam. Dobrze, że nie, ja bym tego nie demonizowała. To, że czy ktoś sobie sam nałoży obiad na talerz i go zrobi, czy mu podadzą, jest mimo wszystko wtórne wobec tego, jakim człowiekiem można być. W sensie swojego, nie wiem, powołania, odpowiedzialności, wielkości i tak dalej. To nie jest tak, że tutaj nas cierpienie zaraz uszlachetni i jak my się narobimy przy tych codziennych rzeczach, to od razu jesteśmy lepsi. Czasem, co tu dużo mówić, ja też dużo biografii akurat nie władców czytałam, ale naukowców, twórców, artystów. No i wielu z nich miało różne osoby, które może nie nakładały za nich pasty na szczoteczkę, ale ogarniały, że tak powiem, codzienną rzeczywistość i tylko dlatego mogli zrobić to, co zrobili. W związku z czym, natomiast jeżeli to ma być taki symbol tego, że ja w ogóle unikam kontaktu z rzeczywistością, tak, nie urealniam się, no to wtedy, jeżeli to ma mieć takie symboliczne znaczenie, a nie dosłowne, no to oczywiście to jest barierą. Tak, tak, więc zależy o co pytamy. To, że jemu się czasem odkleja, mówiąc tak kolokwialnie, to nie ulega wątpliwości. Ale on był tak wychowywany, słuchajcie. Ale z drugiej strony powiem tak, to jest człowiek naprawdę bardzo praktyczny. My się trochę podśmiewamy z tego, że on rozmawia do roślin, chociaż znam wiele osób, które mówią, że jak do kwiatków mówią, to lepiej rosną. Coś w tym widocznie jest. Ale on ma w tych swoich Highgrove ma ogród i tam, gdzie przez lata to była jego rezydencja, taka prywatna, ogromne uprawy, bo on przecież kocha to. I słuchajcie, on założył firmę, która, tak powiem, zbierają to, co się tam urodzi, to są ekologiczne uprawy. Następnie to się przerabia, robią z tego różne jakieś tam dżemy, powidła, różne rzeczy. I to się sprzedaje i dochód z tego całkowicie w 100% zasila jego kolejne działalności charytatywne, więc to idzie dla innych ludzi. Bo mogłyby sobie te wisienki czy tam agresty różne rosnąć i po prostu cieszyć jego oko i mogłoby być 5 krzaczków, a może być, jeżeli jest wielki teren, i 500 krzaczków, tak? Które po prostu działają biznesowo, ale nie dla niego, bo on ma z czego żyć. Natomiast stara się rzeczywiście i w tym sensie, tak jak mówię, jest to człowiek praktyczny.
on przez te wszystkie lata, kiedy nie mógł się do niczego dotknąć, bo matka zirytowana jego różnymi no, że tak powiem, występkami, które prawda, przysporzyły jej sporo kłopotów, no nie chciała mu dawać rzeczy jakichś tam poważnych do roboty. No a wyobraźcie sobie, no człowiek, który jest no, młody, później się robi dojrzały, w średnim wieku, tak? I chciałby coś robić, ma jakieś pomysły, a tu cały czas siedzi w przedpokoju i potem poczeka, jak mamusia odejdzie tam do wieczności, to wtedy zrobisz to czy to. To jest straszne. Dla mnie Karol to jest taka trochę postać tragiczna, bo trzeba było poczekać, aż matka umrze, ukochana, co by nie było, przecież osoba, żeby móc wprowadzić w życie, czy jakby zacząć w ogóle robić to, do czego całe życie był wychowywany. Więc ja cały czas mówię tak, jedyne co mi się, znaczy no nie, można się przyczepić, ale to co mnie strasznie się nie podobało na koronacji i to jest pretensja, ja jestem wiecie tradycyjna, powiedziałam do Kamili jako żony, no że on, czy on nie ma fryzjera, słuchajcie, no włosy miał straszne, tu jakiś loczek, tu jakieś coś. Naprawdę miałam wrażenie, że w ogóle fryzjer tam się nie było fryzjera wokół, ale poza tym dajmy szansę temu człowiekowi, niech on, mam nadzieję, że pożyje jeszcze długo na tyle, żeby udowodnić, on nie będzie drugą matką swoją, bo no, jest innym człowiekiem, ale dajmy mu szansę, żeby on też pokazał, że go na coś stać. Uświadomiłam sobie, że całkowicie pominęłyśmy Kamilę. W tym wszystkim. Teraz już. Filipa małżonka. Pominęłyśmy. Tak. No, to jest Kamila dopiero żyje, postać. Więc ma tę przewagę nad Filipem. No tak. Więc może Państwo będą mieli jakieś pytania dotyczące królowej małżonki. Mamy pytanie od internauty albo internautki. Jak zdaniem pani trwanie korony przekłada się na globalne notowania Wielkiej Brytanii? Znaczenie kraju w stosunkach międzynarodowych słabnie od końca imperium, ostatnio nadwyrężył je Brexit. Czy na tym tle korona jako wartość marketingowa odgrywa znaczącą rolę dla notowań dyplomacji tego kraju? I czy rola członków rodziny królewskiej de facto zapewnia wpływy, jakich nie może mieć dziś na przykład premier kraju? Wbrew pozorom tak. Oczywiście imperium już nie istnieje, ale istnieje coś, co się nazywa the Commonwealth, czyli to jest ta wspólnota, kiedyś się nazywała Brytyjska Wspólnota Narodów, czyli tak można powiedzieć te kraje, które uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii, stworzyły taką organizację. Tam w zasadzie to są kraje, chociaż jest Mozambik, który nie był brytyjską kolonią, ale też należy do tej grupy, ale generalnie można powiedzieć, że są były kolonie. I nie jest tajemnicą, że naprawdę jak się chce robić interesy w różnych na przykład miejscach w Azji, czy w Singapurze, czy w Hongkongu, to nie ma to jak przez brytyjską izbę handlową, dlatego że Brytyjczycy wciąż mają kontakty wyjątkowe, wynikające z takiej no bardzo długiej tradycji. Tak? I z całą pewnością to ma znaczenie, te kontakty, które są taką wartością no, niemierzalną właściwie. Monarcha nie rządzi, tylko panuje, ale ma takie prawo, że na cotygodniowych spotkaniach z premierem ma prawo wiedzieć o wszystkim, ma być poinformowany, ma prawo doradzić, ostrzec, coś zaproponować. Oczywiście premier nie musi wysłuchiwać, ale no nie jest tajemnicą, że przez lata, kiedy kolejni premierzy przychodzili do królowej, korzystali z jej kontaktów do rad, no bo ona te kontakty miała no niesamowite. No słuchajcie, 70 lat w stosunkach międzynarodowych. To jest w ogóle ewenement, tak? To była żywa historia sama Elżbieta. Na pewno dużo z tego doświadczenia posiada Karol. On pracuje, będzie teraz pracował na swoje doświadczenie jako monarcha, ale również jako książę Walii. Brał udział w różnych bardzo ważnych spotkaniach. Na pewno też sporo wie, sporo pamięta i też ma spore doświadczenie, szczególnie, że jest już człowiekiem o określonym wieku, nie jest młodzieńcem. Więc tak, monarchia jest bardzo ważnym też produktem marketingowym Wielkiej Brytanii. Dlatego ja niejednokrotnie mówię, że jeżeli Harry
swoimi różnymi takimi no niespecjalnie dobrymi, powiedzmy, uwagami wyskakuje pod adresem także ojca, to w pewnym sensie moim zdaniem on uderza w swój kraj, bo jednak ojciec jest głową państwa, tego państwa, jest głową Wielkiej Brytanii. Jest królem, ale my zapominamy, że monarchia jest w centrum systemu politycznego Wielkiej Brytanii. Tak to jest dziwnie stworzone, bardzo dziwnie. Teraz no, przy okazji koronacji były tam jakieś próby wyrażania sprzeciwu przeciwko monarchii, aresztowano tam podobno 50 osób, ale mało kto wie o tym, że wciąż obowiązuje prawo z 1848 roku, tak zwany akt, który się nazywa Treason Felony, czyli akt o zdradzie. I według tego aktu nawoływanie do republiki jest zagrożone dożywotnią karą więzienia. I przy okazji złotego jubileuszu w 2002 roku taka lewicowa dość gazeta, raczej prorepublikańska The Guardian, nawet zadała pytanie ówczesnemu, jakbyśmy powiedzieli, prokuratorowi generalnemu, czy jest w stanie im zagwarantować bezpieczeństwo, no bo chcieliby wypuścić serię artykułów takich troszeczkę właśnie jakby bardziej krytycznych, albo chcieliby zapytać, a co sądzicie o tym, gdybyśmy mieli republikę, i no nie dostali, że tak powiem, zapewnienia o nietykalności. Więc no to taki kraj jest, no taki kraj, gdzie podobno wciąż jeszcze jest takie prawo, że kobietę można bić, tylko kij nie może być za gruby. Nie był dobry akcent na nawet, koniec. Tak, no. Nawet gdzieś podobno gdzieś w zakamarkach. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór. Mam takie pytanie, które mnie dręczy od koronacji. Dlaczego została koronowana Kamila i było to możliwe, a nie było możliwe koronowanie króla Filipa, tak. I czy to oznacza, że królowa nie wyraziła takiej zgody, albo jej ojciec musiał to zostawić? To jest ciekawe, bo zwykle mówimy o tym, że kobiety są gorzej traktowane w rodzinie królewskiej, mężczyźni są gorzej traktowani. Znaczy, prawda jest taka, że kobieta w Wielkiej Brytanii przyjmuje tytuły, honory swojego męża, tak? Czyli nazwisko, tytuły, wszelkie. Czyli jeżeli Elżbieta wyszła za mąż za Filipa, będąc jeszcze następczynią tronu, księżniczką Elżbietą, to w zasadzie, oczywiście w przypadku członków rodziny królewskiej to się tak tego nazwiska nie pilnuje, bo nie raczej się imionami posługują, ale w zasadzie to ona stała się Elżbietą Mountbatten, no bo jej mąż był Mountbatten, tak? Księżną Edynburga, no bo jej mąż był księciem Edynburga. Natomiast kiedy ona odziedziczyła po swoim ojcu tron, to trochę tak jak kiedyś królowa Jadwiga w Polsce, Elżbieta była królem, znaczy królową w roli króla. To się po angielsku, to się tak nazywa queen regnant, z łaciny regnant, czyli panująca królowa, tak? Czyli król, który jest kobietą. Tylko że Jadwidze trzeba było dodać mężczyznę, króla, no bo uznano, że bez mężczyzny to się nijak nie da. Podczas gdy Elżbieta miała swojego mężczyznę, ale nie zrobiono z niego króla, bo on jakby nie dziedziczył po niej, znaczy jej tytuły nie przechodziły na niego, tak? No bo to jest, chociaż tu jest, wywołujemy ciekawy temat, nie ukrywam, że będę się z tym tematem już pomału się, że tak powiem, konfrontuje, czyli właśnie mężowie królowych na przełomie tam stuleci. Bardzo ciekawy temat. Było ich kilku, nie tak wielu jak było królowych, bo Kamila jest żoną króla panującego, czyli tak jak odziedziczyła po nim wcześniej, była księżną Walii, chociaż nie używała tego tytułu ze względu na pamięć po Dianie, używała księżnej Kornwalii, ale wiadomo, że była księżną Walii. Tak teraz jest po prostu królową małżonką, jest królową.
jeden z urzędników królewskich powiedział, że od koronacji będą w ogóle ją tytułować po prostu królowa Kamila. Już nie królowa małżonka, tylko królowa Kamila. Bo to tak, królowa czy król plus imię to jest taki, no, takie najbardziej, jakby to powiedzieć, prestiżowe, tak bym powiedziała. Tak, że już po prostu królowa Kamila dostała koronę, czapkę dostała bardzo ładnie zdobioną wczoraj, przedwczoraj. Także jest królową koronowaną. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę zaczekać na mikrofon. Takie zapytanie, kontynuując ten wątek właśnie Kamila Karol. Gdyby tak się zdarzyło nieszczęśliwie, że król Karol zmarł, jak wówczas będzie traktowana królowa Kamila? No będzie królową wdową pewnie. Tak. Ja bym poprosiła, jeśli jest czas, żeby można było jeszcze chwilę poświęcić Kamili, bo to jest dosyć kontrowersyjna postać, no. I nieznana zupełnie. Właściwie nie wiemy, kto to jest. Ona w tej prawdopodobnie swojej już myśli o tym, żeby się wyciszyć jak najbardziej po tym strasznym skandalu jednak i złych rzeczach, których była przyczyną. No, nas pozostawiła w kompletnej niepewności co do siebie. Kto to jest? Słuchajcie, Kamila... Ja myślę, że Kamila zacznie rządzić. Kamila, to znaczy tak, wrażenie. Wracając do tego, co pani powiedziała, gdyby Karol zmarł, no to podejrzewam, że Kamili daliby to, nie wiem, królowej wdowy na przykład, tak? Kamila królowa wdowa, no bo byłaby wdową po królu. Ponieważ nie jest matką jego dzieci, no to nie będzie królową matką, tak, dla Williama, no tylko pewnie jakoś tak, no, jest królową, także tutaj nic się z tym nie da zrobić. Koronę dostała. Czyli będzie rządzić? Nie, ona nie będzie rządzić. William. Nie, oczywiście, słuchajcie, ona jest tylko żoną króla panującego. Jakby jej nie dotyczy absolutnie kwestia panowania. Panowanie dotyczy tylko osób, które są w tej linii. Ona jest, że tak powiem, z boku. Ona nie ma krwi Windsorów tak w sobie. Więc po Karolu na tron wstąpi William, po Williamie na tron wstąpi mały Jerzyk, George. Tak? I tak to wygląda. Na przykład, gdyby teoretycznie, o czego mu nie życzę, mój Boże, ale gdyby William zmarł, a George był niepełnoletni, to wtedy istnieje, jest taka instytucja, nazywa się to regencja, tak? Czyli wtedy podejrzewam, że matka tego Jerzego, czyli Kate, spełniałaby rolę regentki, czyli by jakby panowała w imieniu swojego syna, czyli ona by podpisywała dokumenty, tam robiła to, co robi normalnie monarcha, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez Jerzego, ale to Jerzego by koronowali nawet jako dziecko, tak? Natomiast ona, no bo wiadomo, dziecko nie może. Był przypadek na przykład, no taki był tam w XVI wieku, jak Henryk VIII zmarł i tam jego kilkuletni syn został następcą tronu, ale jest też taka możliwość, regencja, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu monarcha nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków, na przykład no zdrowotnych, tak? I tu też mieliśmy takiego króla, nazywał się Jerzy III, mówiono, że król jest szalony. Dzisiaj lekarze mówią, że to była chyba porfiria, taka choroba jakaś, która była związana z tym, że rzeczywiście dawała, że ten król się zachowywał dziwnie, tam w galotach biegał po pałacu na przykład, jakieś tam miał dziwne zwidy i tak dalej, nie wiadomo po co się dzieje, raz się czuł lepiej, raz gorzej, no więc jak tak w pewnym momencie się poczuł trochę lepiej i doszło do niego co się dzieje, to wtedy po prostu uczynił swego następcę tronu księciem regentem i wtedy panował późniejszy Jerzy IV, ale był księciem regentem do momentu, kiedy ojciec zamknął oczy. Dokąd żył król, tamten był królem, a ten był księciem regentem. Tak to działa w Wielkiej Brytanii, ponieważ jak się jest konsekrowanym królem,
jest się królem, na którego arcybiskup Canterbury czy jakiś inny, czasem się zdarzało, że inny, nałożył te święte oleje, to tych olejów nie można z człowieka zdrapać. One są częścią, to jest czymś w rodzaju sakramentu, tak? I dla człowieka wierzącego, Karol twierdzi, znaczy on się deklaruje jako człowiek wierzący, w związku tak samo było z królową, dlaczego ona nigdy nie brała pod uwagę abdykacji? No bo nie można abdykować z bycia jakby kimś, kim się stała i czego nie można od niej oderwać, tak? Bo po prostu zostałaś wyświęcona na królową, to jest nierozerwalnie było z nią związane. To nie jest to, że ktoś jest prezesem, dyrektorem i na przykład sobie idzie na emeryturę i już nie jest, tak? To jest zupełnie co innego. Na tym polega bycie monarchą właśnie koronowanym, czyli namaszczonym. To ja bym chciała, bo tam była dalsza część tak, tego właśnie pytania o Kamilę, ale chciałabym zapytać ciebie, Joanno, jak to jest być tą najpierw tą trzecią, a potem tą prawdziwą, mieć w pamięci, że wszyscy twoi poddani wiedzą, jakie SMS-y wysyłał do ciebie król, wtedy jeszcze książę. Przecież to musi być strasznie trudne, tak po ludzku. No, to wiesz, no znowu ja nie jestem tą osobą, żeby powiedzieć, co tam się w niej dzieje, ale mam takie wrażenie, że to jest taka struktura osobowościowa, która to godzi, tak, która to jakoś racjonalizuje najnormalniej w świecie, prawda? Że no, to jest jeden z mechanizmów, które wszyscy stosujemy, prawda? No, robimy różne głupie rzeczy albo łamiemy jakieś społeczne normy, bardziej poważne albo mniej poważne, jakoś sobie to po prostu potem tłumaczymy. Ja myślę, że tam to jest raczej osoba, która po prostu trzyma się jakiejś takiej racjonalizacji, która pozwala jej z tym funkcjonować. No. Pani tu zapytała w ogóle o Kamilę. Kamila to była kobieta, to była dziewczyna przyjaciela Karola. Kiedy Karol ją poznał, to się okazało, że zresztą to było takie dość specyficzne towarzystwo, to takie trochę dzieci kwiaty wtedy były, więc oni byli ze sobą w związku, ale nie tacy znowu na śmierć i życie, że w ogóle dramat, więc tam trochę mąż Kamili spotykał się z księżniczką Anną, a Kamila się spotykała z Karolem. Tak było sympatycznie. Jakie to były lata? 70. początek. No tak, to wszystko tłumaczy. Ale no cóż, rzeczywiście najprawdopodobniej to uczucie między Karolem a Kamilą rzeczywiście no jakieś takie wybuchło poważne. Natomiast Karol był wtedy zbyt młody, żeby się zadeklarować. Ona postanowiła, że nie będzie czekać. W związku z tym wyszła za Andrew Parker Bowlesa. Karol bardzo to przeżył. Później gdzieś tam no, miał jeszcze jakieś inne dziewczyny, później się okazało, że no właśnie jest Diana, że trzeba go ożenić. A tak naprawdę ta Kamila nigdy nie wyszła mu z serca z wzajemnością. Małżeństwo z Andrew Parker Bowlesem, mimo że pojawiła się dwójka dzieci, nie okazało się szczęśliwe. No i stąd problemy późniejsze. Ale naprawdę Kamila, słuchajcie, przeszła ogromną transformację, nie tylko wizerunkowo, bo ona moim zdaniem wygląda dużo lepiej, dużo eleganciej teraz niż kiedy była młodą kobietą, naprawdę dużo korzystniej, ale przede wszystkim ludzie, Brytyjczycy zobaczyli, że to jest kobieta dla tego Karola, że ona go nie próbuje przyćmić jak Diana, że ona z nim nie rywalizuje, że ona go kocha, że ona go wspiera, że oni są razem szczęśliwi, że ona jest takim dopełnieniem i że on jest szczęśliwy z nią. I w związku z tym, no cóż, odpuszczono im, tak? Ja miałam taką refleksję, kiedy arcybiskup Canterbury wkładał jej tą czapkę na głowę, to sobie myślałam, jejku, jaką ona zrobiła ogromną drogę od tej kochanki, takiego wyrzutka, którego wszyscy po prostu traktowali jak w ogóle z kogoś no w ogóle najgorszego, do tego miejsca, kiedy była koronowana w opactwie westminsterskim. Dla mnie niesamowita sprawa. Jedno słowo właśnie, jeśli mogę, to jest też część tej opowieści, o której mówię, tej fantazji, prawda? Nawrócenie bohaterki, pokuta, wycofanie się stąd. My nie wiemy wiele, no bo tak ma być, prawda? Schowanie się w cieniu, skromność. No,
czujemy się dobrze też z tym, tak, że tu się coś takiego wydarzyło. Nie, no, Kamila Fenieruch, ona również, ona jest bardzo zaangażowana w działalność charytatywną, ona się zajmuje na przykład walką z osteoporozą, ponieważ jej mama zmarła na osteoporozę, więc ona, to jest jej temat bardzo bliski i ona naprawdę jest taką osobą, podobno naprawdę bardzo lubianą, chociaż czasy były dla niej, no te tam 20 parę lat temu, 30, to było naprawdę ciężko, no ale jednak, no to jest tak, to jest taka trochę bajka. To jest o charakterze, tak? Tak, to jest pewna bajka, happy end, i teraz może, można powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie, bo niestety w przypadku Karola Diany nie, no, no to się nie sprawdziło. No cóż, no. Takie memy dostaję złośliwe, że jak to było, że kochanki mówią, że trzeba tylko odpowiednio długo czekać, czy coś takiego. No to akurat tak. Bądź cierpliwa, tak, bądź cierpliwa. Wiecie, no tak akurat ja bym z tego nie robiła żartów, myślę. Będziemy już kończyć. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję rozmówczyniom moim. Joanna Hejtman. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Przypominam wszystkim, że wszystkie te książki wydawnictwa Marginesy można kupić, można dostać autograf. Czyta się świetnie, rzeczywiście. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo, że Państwo przyszli. Dziękuję za Państwa. Dziękuję bardzo. Dzięki Renato, dzięki naprawdę bardzo.